Telewizja w Polsce w centrum wydarzeń. Proszę państwa, wczoraj portal w polityce.pl opublikował list, który otrzymał pan mecenas Michał Skwarzyński, obrońca, jeden z obrońców księdza Olszewskiego. Sprawą księdza Olszewskiego zajmie się ONZ. Znamy treść pisma obrońcy duchownego, które przekonało komisarzy Narodów Zjednoczonych. A my łączymy się z panem mecenasem Michałem Skwarzyńskim, żeby popytać o detale tego wszystkiego. Panie mecenasie, co przekonało urzędników czy też ekspertów ONZ-u? Jakie argumenty zawarł pan w swoim piśmie? Dzień dobry państwu. Ja myślę, że najbardziej przekonało milczenie. Proszę zwrócić uwagę, że ile tygodni właśnie portal w polityce, telewizja w Polsce, Republika czy media ojca Rydzyka informują o nieprawidłowościach w sprawie tortur księdza Michała, pozostałych pań. Widzieliście państwo jakąś reakcję ze strony naszych urzędów? Nie wiem, ABW, prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest cisza. Ja w pewnym momencie wystosowałem list otwarty do ministra Bodnara. Jako specjalisty z praw człowieka liczyłem na to, że jak mężczyzna zachowa się i odpowie. No i była cisza. Wobec takiej postawy zdecydowałem się napisać skargi do tych organów, które się zajmują zawodowo, instytucjonalnie ochroną praw człowieka, w tym do wysokiego komisarza ochrony praw człowieka przy ONZ, załączając tenże list. Myślę, że to milczenie pana Bodnara spowodowało tę reakcję, że nadano sygnaturę sprawie i rozpoczęto badanie. Rozpoczęto w taki sposób, że za chwilę będą te pytania, które ja zadawałem, które państwo zadawali jako media, zadane przez Organizację Narodów Zjednoczonych polskiemu rządowi. No, polski rząd może zrobić oczywiście to samo, co wobec państwa, czyli opinii publicznej, czyli mediów, i nie odpowiedzieć. Ale w ONZ-cie to się spotka ze zdecydowanie gorszą reakcją, bo tak samo robiła Rosja, i wszystkie takie postawy milczenia, braku odpowiedzi spotykały się później z rezolucjami albo ONZ-u, albo Rady Bezpieczeństwa, albo innych organów międzynarodowych. Wspomniał pan, że nie było reakcji żadnych instytucji państwowych, ale było oświadczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zaprzeczyło temu wszystkiemu, o czym ksiądz Olszewski w swoim liście napisał, o traktowaniu go w ciągu pierwszych 60 godzin po zatrzymaniu. Ja bym sobie życzył, powiem pani tak, życzyłbym sobie tak w każdym procesie takiego zaprzeczenia, to znaczy, żeby druga strona procesu tak zaprzeczyła jak szef ABW, bo szef ABW tak naprawdę przyznał wszystkie okoliczności, o których myśmy pisali. On sam pisze, że nie zapewniono żywności przez 60 godzin. Proszę zwrócić uwagę na punkty i czasookres, który przedstawia szef ABW, że tak naprawdę 60 godzin ksiądz Michał pozostawał bez jakiegokolwiek wyżywienia ze strony służby. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli on był zatrzymany i sam szef ABW się chwali, on był w naszej dyspozycji od 6.05 do 21.00, to proszę zwrócić uwagę, że w ABW sam pisze, że nie zapewniono mu żadnego płynu do picia, czegokolwiek. Proszę zwrócić uwagę, że szef ABW nie zaprzecza, że co godzinę księdza Michała budzono. Szef ABW nie zaprzecza temu, że był on cały dzień w kajdankach i miał korzystać z toalety w kajdankach, a jak już był w PDOZ-cie, to miał korzystać z toalety w taki sposób, że miał wykorzystywać pustą butelkę. No jeżeli ktoś uważa, że to nie narusza konwencji, że to nie są tortury, że to jest normalne, to głęboko się myli. My jesteśmy w Europie. W Europie prawa penitencjarne są oczywiste. Nawet nie tyle, że są respektowane, są oczywiste. I nikt w Europie takiej postawy wobec jakiegokolwiek więźnia nie będzie rozumiał. Zwłaszcza w sprawie politycznej, w której mamy do czynienia z aresztem wydobywczym. A jak wyglądają dalsze losy interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich? Bo z tego, co zdołałam znaleźć w mediach, to jest taka opinia, że to są słowa przeciwko słowom, że tutaj no, Rzecznik Praw Obywatelskich chyba rozkłada ręce i mówi, że on tutaj w tej sprawie nic nie może zrobić. Powiem tak, jeżeli by to były słowa przeciwko słowom, to rzecznik by już dawno sprawę umorzył. On rzeczywiście był taki moment tego postępowania, że pierwotnie sprawą się nie zajął, ale jeżeli już wysłał, a taki etap nastąpił, do księdza Michała swoje urzędniczki i one zbadały temat od środka, no to Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił o wyjaśnienia Ministerstwo Sprawiedliwości, Służbę Więzienną i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja jestem spokojny.
o to, co Rzecznik Praw Obywatelskich ustali. To jest kwestia czasu, tak jak zresztą i tych organów międzynarodowych. To jest, proszę państwa, tylko kwestia czasu, co one ustalą. To nie będzie działało tak, że Tusk ma przełożenie na świat, ma przełożenie na Europę, on coś załatwi. Są pewne granice w prawie międzynarodowym i na świecie, które się nie przekracza. To jest immunitet, bo na tym funkcjonuje całe prawo międzynarodowe. I oczywiście uderzam do posła Romanowskiego, a drugą rzeczą to są po prostu tortury. No takich rzeczy w Europie się nie robi. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie jest z naszej cywilizacji. No właśnie, okazało się, że nadzieje Donalda Tuska, że ten parasol ochronny, który roztoczyła nad nim Komisja Europejska, znacznie się rozszerzy, także na Radę Europejską, może i na ONZ, okazały się płonne. Ale panie mecenasie, czy jeżeli ONZ wystosuje taką listę pytań do polskiego rządu, to czy będzie jakiś określony termin, w którym ten rząd ma odpowiedzieć na te pytania? Zasadniczo nie. No, generalnie się przyjmuje, że to są około 2-3 miesiące, kiedy te organy odpowiadają. No bo jeżeli nie odpowiadają, to się zakłada, że one nie odpowiadają z powodów celowych, tak, chcą coś ukryć. Ale proszę pamiętać, że to jest naprawdę polityka na krótką metę. Proszę pamiętać, że my nigdy nie chcemy doprowadzać do sytuacji, nawet jako adwokaci obrońcy. Ja zawsze to, co też studentom mówię, ja strasznie nie lubię pisać skarg do Strasburga, dlatego że w skardze do Strasburga czy do każdego innego organu międzynarodowego ja skarżę moje państwo. Taką mam pracę. No jeżeli muszę w interesie klienta napisać takie pismo, to je napiszę. Proszę pamiętać jedną rzecz. Jeżeli nasze organy państwowe podejmą taką próbę rozmycia sytuacji, jaką podjęli wobec państwa, jako mediów czy opinii publicznej, to się naprawdę międzynarodowo dobrze nie kończy, bo każdy organ w systemie prawa międzynarodowego milczenie nie ocenia jako coś, co jest pozytywne, tylko jako coś, co jest skrajnie negatywne, czyli chcecie coś ukryć i robicie skrajnie złe rzeczy, tak powiem bardzo ogólnie. Panie pośle, przepraszam, panie mecenasie, wspomniał pan o sprawie pana posła Romanowskiego. Wiemy już wszyscy, że jednak prokuratura nie wycofuje się ze swoich zamiarów osadzenia pana posła w areszcie. Skierowała zażalenie na decyzję sądu pierwszej instancji. Jest to odkomentowane i proszę posłuchać takiego, ponieważ pan jest ekspertem w sprawie prawa międzynarodowego, nie tylko obrońcą, jednym z obrońców księdza Olszewskiego, ale także fachowcem związanym właśnie z prawem międzynarodowym, wiele publikacji i to nie tylko w języku polskim, więc tutaj traktujemy pana jako autorytet tej sprawie, ale posłuchajmy, co mówi ktoś, kto się na prawie nie zna, poseł Nowoczesnej. Były dwie opinie, które jasno stwierdzały, że immunitet nie obowiązuje w tej konkretnej sprawie. Pan Rusopoulos, który wystosował w tym samym dniu, poniedziałek bodajże, pismo do marszałka i do prokuratury, informując, że taki immunitet międzynarodowy no, jednak jest zasadny, czy jest wskazane jego zastosowanie w tym przypadku, no, to ocenia ten materiał właśnie sąd i sąd ocenił, że miał wątpliwości, które zostały właśnie rozstrzygnięte na korzyść podejrzanego. Jestem przekonany, że immunitet nie obowiązuje ten międzynarodowy zgromadzenia Rady Europy. To byłaby fikcja, gdybyśmy zasłaniali się właśnie w sprawach karnych immunitetami. Przepraszam bardzo, oczywiście poseł Polski 2050 Nowoczesnej już nie ma, została pożarta przez Platformę Obywatelską w Koalicji Obywatelskiej. No ale to są właśnie takie argumenty, które stosują posłowie rządzącej koalicji. Jestem przekonany, wydaje mi się, przecież nie może chronić przed czynami kryminalnymi i tak dalej, i tak dalej. Jakby pan to skomentował? Proszę państwa, proszę pamiętać, że w Rosji i na Białorusi nikt nie został skazany za przestępstwa polityczne. To są sami terroryści, sami przestępcy, sami złodzieje. Przypomnę, że ten człowiek, który niestety przypadkiem umarł w łagrze, on był skazany za defraudację pieniędzy. On nie był skazany za jakieś przestępstwo polityczne. Czy państwo uważacie, że na świecie to działa tak, że reżimy skazują ludzi za przestępstwa polityczne? Nie, oni skazują za coś tam. I każdy organ międzynarodowy, każde inne państwo bierze to coś tam, naprawdę w bardzo duży nawias i cudzysłów. Jak samo będzie ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Niestety prokuratura nie słucha tego, to co się do niej mówi. Ja zawsze powtarzam, że zarzuty postawione księdzu Michałowi są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. To, co się zarzuca posłowi Romanowskiemu, zresztą tak samo. I oni nie rozumieją jednej prozaicznej rzeczy. Wy możecie uważać, że jest święta wojna z PiS-em.
i wam wolno wszystko. Nikt tego na świecie nie będzie słuchał. Putin też ma swoją świętą wojnę. Łukaszenko też ma swoją świętą wojnę. Nikt tego nie będzie słuchał. Każdy będzie to oceniał dokładnie na tej samej linii Łukaszenki i Putina. I z tego, jakby z tej perspektywy, z tego punktu widzenia, proszę państwa, sprawa jest dość oczywista. W prawie międzynarodowym to, że ktoś stawia zarzuty korupcyjne, ktoś, że ktoś stawia zarzuty gospodarcze politykom, którzy są teraz w opozycji, generalnie budzi gęsią skórkę. To znaczy, nowa władza ma takie instrumenty, że może każdej poprzedniej postawić jakieś zarzuty. I każdy się zastanawia, czy ona już stawia z tego powodu, czy to jest merytoryczne, czy nie. No jeżeli mamy władzę, która udaje, że nie ma immunitetu, no to ta władza o sobie wystawia świadectwo. Proszę państwa, to, co mówi ten poseł, jest bełkotem. On nawet nie ma innego słowa, to jest po prostu czysty bełkot. Na tym polega immunitet, żeby właśnie tobie, panie pośle, nie można było stawiać zarzutów jakiegoś przestępstwa tak zwanego kryminalnego, nie wiem, gospodarczego, bo ono może być po prostu wydumane. I na tym polega immunitet. I w prawie międzynarodowym proszę pamiętać, że te immunitety mają inny zupełnie zakres niż ten parlamentarny, bo parlamentarny to jest rzeczywiście czysto polityczny, ale międzynarodowy działa w inny sposób. My mamy działalność posłów, działalność parlamentarzystów w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale tak samo dyplomatów, którym można byłoby zarzucać, że oni korumpują, że oni popełniają przestępstwa. Ja chciałem zadać głupie pytanie. Czy wszystkie ambasady na świecie prowadzą działalność wywiadowczą? Czy działalność wywiadowcza jest przestępstwem w każdym państwie? No jest. Czyli inaczej zakładając, wszystkie ambasady na świecie popełniają przestępstwo. No to można wszystkich ambasadorów wsadzić do więzienia. No, i w ogóle i zlikwidować coś takiego jak pojęcie eksterytorialności ambasady. No, może wejść tam ABW, nie? No dokładnie, miejmy dwie opinie i wstawimy ambasadora Stanów Zjednoczonych do więzienia. I napiszmy w opinii, że według opinii on ma tylko status immunitetu dyplomatycznego na terenie ambasady. No przecież dwie opinie takie można zapłacić. Ktoś to podpisze za odpowiednio dużą stawkę, pewnie to nie będzie 5000 zł, ale jak tam dodamy 0 albo 2, to ktoś się znajdzie. I wstawimy ambasadora amerykańskiego do więzienia. No, jak można, to można. No, czego się Donald Tusk obawia? No. Zmierzamy do końca naszej rozmowy, panie mecenasie. Zostały nam niespełna dwie minuty. Chciałam pana zapytać jeszcze o jedną sprawę. Pan tu wyraża taką swoją wiarę w to, że prawo międzynarodowe jest tak ważne, jest przestrzegane, a my mamy raport Komisji Europejskiej o przestrzeganiu praworządności w Unii Europejskiej, gdzie Polska jest wychwalana pod niebiosa. Mówi się, że przede wszystkim zgodziła się na to, że prawo europejskie jest ważniejsze od prawa krajowego, że dokonuje reformy sądów, prokuratury, że przywraca praworządność. To jak to jest z tym prawem międzynarodowym? Inne spojrzenie na prawo międzynarodowe ma Rada Europy, a inne Komisja Europejska? Proszę państwa, to jest kompromitacja tak naprawdę wyborcza w ramach ostatnich wyborów do Europarlamentu, gdzie poświęcono zasady gry i zasady prawa międzynarodowego dla stanowiska Ursuli von der Leyen. I to chodzi tylko wyłącznie o to. Wszyscy wiedzą na świecie, że to, co się stało, to jest skandal. Nie było żadnego naruszenia praworządności. To było wyłącznie osłabienie pozycji polskich przedsiębiorców wobec przedsiębiorców niemieckich pod szyldem tak zwanej praworządności. I chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby w pandemii oni szybciej mogli wystartować ze środkami międzynarodowymi. Ich przedsiębiorstwa miałyby wystartować szybciej niż nasze. Ale to świadczy tylko o naszej obecnej władzy, która poświęciła jak gdyby pozycję i rolę naszych przedsiębiorców na świecie. A to, co oni mówią teraz, to jest bełkot. No, proszę państwa, no prosta rzecz. Albo ksiądz Michał dostawał jedzenie, wodę i był budzony co godzinę w nocy, albo nie był. Albo to są tortury, albo nie są. Albo poseł Romanowski ma immunitet międzynarodowy, albo go nie ma. I albo Polska jest, albo nie jest praworządna. Jeżeli jest praworządna, to można wjechać i rozpróc szafy sędziom w KRS-ie. Można doprowadzić do tak zwanej upadłości mediów publicznych, żeby zmienić władzę, czyli nadużyć kompletnie prawa. Można siłowo przejąć prokuraturę. I to jest praworządne. Jeżeli ktoś uważa, że taka zabawa słowami i taka zabawa działaniami nie jest bez konsekwencji, to się ciężko zdziwi, dlatego że takie psucie państwa zawsze w konsekwencji po jakimś czasie jest obracane przeciwko tym, którzy to czynili.
te osoby. Oby tak się stało, panie mecenasie. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Mecenas Michał Skwarzyński, jeden z obrońców księdza Olszewskiego, ale także ekspert w sprawie prawa międzynarodowego, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. A my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.